to dobry raz. Akademik, próbujemy? Yes, yes. Małą dziurą wejdę na przystanek. To ja wykonam skok wiary. Może z góreczki. Też parter wejść, to ja wejdę może 200 od auta. O Jezus, górka. Do mnie z górki. Nie widzę typa. Przeżyłem. Zabijesz? Zabity. Na nas najdzie z akademika, uważaj. Będą tutaj do nas teraz pokusować, na ilu akademię. Schowałem się, ale to był zabity w krzakach gościu, nie na górce. No on zbiegał do mnie, bo no, on zbiegał z górki. Wycofam na górkę z tobą. Od strony przystanku w krzaku jestem, pod górką. A skąd te najdę leciały? Struje ktoś do nas rzucił. Nie mam brzucha, muszę połatać niestety. A nie ze śmieci? No, my nie wiem, bo jak nasze strzelanie usłyszeli, to ja słyszałem, jak biegną w stronę kiosku po piętrach dwóch. A, mi się wydawało, że akademik. Może w oknie siedzi na 300, nie? W tym kiblu, na rożniku. Dużo to może będą teraz latać. Sprawdzę, czy nie zginęliśmy granatem. Tutaj na gazowych, przy nowej starej budowie, chyba, albo w dołku. I kurde, nie idzie tu. A jest coś przy gazowych. Tego chłopa zebrałeś? Nie, nie. W krzaku. Leży. Jest gracz. Kiosk. Wejście do trójek. Tak, i do niego zaczęli też napierdalać teraz w środku. Czyli parter jest. I parter może patrzeć krzaki tu przez okno. No, punktują się.
Nie wiem, jak tam podejść. W ogóle teraz nie mam pomysłu. Może od dwójek bardziej, bo... okrążyć od dwójek. Bo jak pilnują okien, no to nas wyjebią w tym lasku. No chyba, że centralnie od kiosku jakoś, ale tam też jest pilnowane, kurwa. Tego chłopa masz jak zebrać, czy nie bardzo? Nie wiem, ale to tak nawet niekoniecznie. Niekoniecznie chcesz. No widzisz, oni cały czas kurwa sprawdzają. Randomowo rzucają na krzaki. Zabrałem. Ta, parter, wejście na kiosk. Widziałem typa, wychylił. Wycofuję na przystanek. Uważaj o tych gazowych, nie? Bo nie wiem, czy to był ten, który tam... On rzuca, cały czas jest w tych drzwiach. Do ciebie na idę lecą. Wycofuję. Zamknął drzwi. Dobra, chyba go podjeżdżam. Jebać to. Podjeżdżam narożnik, będę baitował. Podejdź do drzwi. Kiosku. Czyli ja do kiosku podjeżdżam, tylko że tam jest ich więcej. Tak, słyszę. Są tutaj na parterze, słyszę ich. Otwieram drzwi. Na auto, na 200. Bejtujemy tam. Będę wchodził łebkę. Mam jednego na łebce. Najduję łebkę. Jesteś na parterze, tak? Tak, LK na samym końcu schowany, nie widać mnie. On wszedł na klatkę. Ja też jestem w środku. To bossowy, jeden bossowy zabity przyszedł do mnie. Rzucę sobie na cieciówkę granat. To jest ten, chyba, który pikował te wyjście. Bo tutaj ma właśnie flesze. 10 level. I ma bossa pod górę. Tu w pokoju jest zebrany doktor z gościa. I PP19 ma. Idę do ciebie z LK powoli. Uważaj na główną klatkę, nie mam nic. Moja latarka. Jest zabity jakiś przecieczowca. Zawodowsko go zabił. Dobra, daj mi strzyć dwie ręce i wejdziemy na górę. Ja odpuszczę na dzisiaj. A wyszedłeś tamtego? Nie. Zajebał cię? Obszedłem go dookoła i strójek mi wszedł gracz na plecy i go zabiłem, a on siedział, kurwa, leżał w tym krzaku przy namiocie cały czas. Aj, kurwa. Całe 15 minut. No trudno. To dzięki. Za rajdzik. No dzięki. Dzięki. No, cześć.
Na zewnątrz przy kiosku nie widziałeś trupa ze skawakpakiem? Nie, tak biegałem tu szybko, że... Dobra, dobra, dobra. Bo słyszałem, że ktoś ginie, tylko strzelałeś, mówię, wejdę pod cząstkę. A tu jeszcze jeden zawód skręż. No dobra, ja będę pikował od auta metalowe, a ty próbuj główną. Ja główną klatkę. Ten na klatce to raczej skawboss był i on zszedł do mnie. Tu mam dwa skawbossy. Martwe. Ty jesteś już na 200, tak? Tak, tak, już Elka. Sprawdzam Elkę do lewej. Twoje prawe. Tu jest 300. Wchodzę 300. Reszala zabity. To widzę tu trzech zawodzków. Mój granat na market. Moje drzwi. Moje skakanie było. 200 całe czyste. Otwieram markada, u mnie chyba też. Ryszala zrobiony. Ten na dole może miał ku sobie. No to nie wiem. Ja u MDR-a jakiegoś tam może. A. Lodówkę w markecie. Dobra, tu zebrałem dwa dowodzkę. Już tutaj mamy czysto. Kodę parter do ciuby. O! Do ciebie schodzę. Jeszcze tego typa. A tu w pokoju jeszcze gracz martwy? Tak, ale tam zebrane tylko... Nie, bez doktora, dobra. Pożyczam, najdę od niego. To broń mu też zajebie. Aż się rozbiorę na części. Ty jeszcze zmieścisz bronię? No tak średnio raczej. No się mogę jednego KM-a wywalić VPO. A tego MDR-a czarnego? To mogę wziąć zamiast tego KM-a, no. Będzie lepszy. Droższy. Pewnie. Dobra, to ja też dodatki zbieram z jednego akacza. Wyjdę na zewnątrz, wywalę tylko pancerz ich samce. A te resztę fanty? Morfina tu jest? Wszystko bierz. Ja mam lodówkę i dwie bronie. Jakieś dodatki z jednego kałach. Może samochodem, nie? Można. Zobaczę, czy jest. Chciałem tego na zewnątrz typa jeszcze znaleźć. W kiosku. No zaraz. Nie ma samochodu, to możemy iść w tamten. Podbiega nam ktoś.
placu zabaw. Do ciebie, do piasku, tak, o. Słyszę. Chyba lutuję wyjdę tego frontem. Typa. Obiłem go za śmietnikiem, ale to minus, chyba skaw. Minus. A, to był skaw. Ja za śmietnik. Ja za kioskiem. Nie ma tutaj tego typu. O jest, górka do mnie. Od przystanku bardziej, tam gdzie Nate teraz wybuchnie. Nie, nie od przystanku, od górki. Tam gdzie Nate. Cofam na kioski, na akademik. Jestem przy kiosku od wejścia. Ja przy przystanku. No bym urwał rękę. Zajebiście. Mejduje. Ale w stronę górki był gość, nie? Tak, między kioskiem a górką. Gdzieś tak na środku jakby. Chodzę do akademika. Wyjdę 300 tym oknem. Nie, no i to w serio. Ja rzucę najdę, jak będziesz już patrzył za okno. Moment, chwilę jeszcze. O jest, mam coś pewnie. Ale jakieś ciało tu leży pod drzewem. Tak jak mówisz właśnie, między w połowie drogi. Może którymś dostał. Zerkam już z tego okna. Rzucam na górkę granat. Jeszcze jeden. Podchodzę do tego ciała, leży to ciało i w twoim kierunku. Na górce też jest jedno ciało. Dobra, schodzę. W kiosku podchodzę. Granat. W stronę górki. Widzę ciebie. Od strony namiotu podjeżdżam na górkę. Nie widzę nic więcej. Sprawdzam ciało. Ja zabiłem F1-ką. O, elegancko. A tu na wprost w dół pod drzewem masz drugie. Widzę. Ja zabiłem F1-ką. Plecak mam też, ale nie wiem czy to mój czy twój. Mój czy twój? Co to znaczy? Znaczy, mój nie ma plecaka, to mojego. A ten tu ma berkuta, ale pustego. No. Ale biorę, bo to szafa. Trizipa mogę rzucić jak chcesz, bo też skracz z kogoś. Nie no, ja jestem git tutaj. Wywalę tylko jeszcze hełm, a wezmę z niego ten zjebany zielony. Gen 4 to zostaje taki 35 na 50, to raczej już kiepsko z nim. Dobra.
Pójdę wywalić gdzieś armor. Ładnie zmodowany AKM. Na BP-kach. Dziwne, że mnie nie zabił. Ale z tym nade'em tam na górce to ładnie dałeś. Ale nic nie było słychać, że gość ginie, ja nic, czy coś. Zero. Zero. Mam 4 granaty w kieszeni u niego, jeśli chcesz. Mam. Jak mam 5 granatów, to możesz zabrać. 5 to mi powinno starczyć do końca rajdu. Excel, chcesz wymienić sobie? Mam, z tamtego typa wziąłem. To kontakt jeszcze zostałem i koniec. No to możemy użyć. Kurde, zaludniony serwer. Na poprzednim rajdzie też tyle graczy było. No, ten mój też miał łemkę taką z lunetą. Widać, że leżał, plecak wyrzucił. Szafę wyrzucił wcześniej, w krzakach czekał. Ale kurwa, to jest dobry odruch właśnie, jak dostajesz, to nie zatrzymywać się, nie walczyć, tylko odbiec. Tym bardziej, że masz krzaki, to wiesz, to masz jakąś osłonę. No, ale ja za chwilę z drugiej strony już wychylałem i... No gdyby nie stali nieruchomo, tylko cię raszowali, to bym ich zabił tam od której strony. Problem ze staminą? 67 kilo mam. Ja w oponach. Latarka na dupie ci świeci chyba. A nie, to jest... Dobra. Potąd, gdzieś przebiałem był się na końcu. Ładnie. Ty? Snajpera nie widzę. Cześć, Fusament. Znaczy się podniósł tą szafę z gracza, wiesz, bo tyle było lutu, że już był zmuszony tą szafę podnieść. Także on tak pilnuje, żebym trzymał się swoich teorii. No i muszę powiedzieć, że nawet w porządku było. Ładnie dojechaliśmy.
Trzech graczy mam zabitych. A jednego w czwartej minucie ze znakiem zapytania. Co to było? Czwarta? A to może tego w krzakach, kurwa. Nie, ty czekaj. Ja mam jednego zabitego. To szybko już podjebałem. Nie, no niemożliwe. No bo ja dwóch zabiłem. Pierwszego w krzaku. Chyba, że to ty go zabijesz. Czy, nie, no to przecież ty nie strzelałeś do niego. Mam tego z Elki i mam tego z granata, teraz tu na końcu. Ale pierwszy w czwartej minucie od razu. No to ten w krzakach co do ciebie strzelał, nie? Ty strzelałeś do niego? No ty go zabiłeś w ogień, kurwa, jak to się stało? Ale w których on był w krzakach? No strzelał do ciebie, jak szliśmy do akademików, taki pierwszy w krzakach z gołym akaczem. Znaczy z takim akaczem z bossów. O kurwa. Co mi powiedziałeś, żeby go zabrać? I widzę, że. To jak że go w ogień zabiłeś. A ja myślę. Ale jak ty go w ogień zabiłeś? Jak ja go strzelałem tam, kurwa. I słyszałem, jak ginie, i chodziłem koło niego, to byś mnie zabił przecież. Kurwa, nie wiem, nie pytaj. Ja pierdzielę. Dobra, kurwa.